jest nasze piękne Radomskie Jezioro, a pierwszą karą w dzisiejszym odcinku będzie skok na blachę do jeziora. 3, 2, 1, lecę! Oła! Mój brzuch! Jajka moje! A dlaczego to się wydarzyło? W komentarzach pod ostatnimi odcinkami ekipowymi zostawiliście masę kar, które dzisiaj z Klaudią będziemy musieli wykonać. Mamy po 3 życia, a każde niewykonane zadanie skutkuje utratą jednego z nich. Kto pierwszy straci swoje życia, utraci możliwość otworzenia czarnej skrzynki na koniec odcinka, w której znajduje się nagroda nieprzygotowywana przez nas. Może tam być dosłownie wszystko, a teraz lecimy dalej. Kolejne zadanie należy do mnie i to jest 1000 skoków na skakańce. Nie wiem, czy dam radę, ale sprawdźmy. Jak? Nie mogę nic powiedzieć. Kolejną karą w dzisiejszym odcinku od użytkownika tego jest lód. Majty. Nienawidzę cię, gościu, naprawdę. A mogę w worku? Sypię! Ile tak muszę wytrzymać? Nie mogę nagrywać. A, to boli. Minutę, jeszcze masz 45 sekund. O nie, to był zły pomysł. Dawaj, bo koniec. Koniec? Ale boli. Ale boli. Dziwnie to wygląda. Wow, to była ciężka kara, ale wykonana, życia nie tracę. I znowu jestem tutaj ja, jak widzicie prezentuję się pięknie w stroju kąpielowym, ponieważ będę wchodziła do lodowatej wody z lodem. Czy ja tego chcę? Nie. Czy zmusiliście nas do tego odcinka? Tak. Tak? I się obniżam i siadam dupę, nie? No, minutę będziesz miała. Ile? Nie ma mowy. Położyć się musisz. W czasie, gdy Klaudia męczy się w wannie, wy zostawcie łapkę w górę i suba oraz napiszcie kolejną karę w komentarzu. A może to ona właśnie pojawi się w kolejnym odcinku. A moje stopy, nie dam rady. Ała, 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 boli, nie dam rady. Nie dam rady. Nie, Patryk, nie mogę wstać. Nie mogę wstać. Nie czuję stóp. Przepraszam. Nie dałam rady, jak pipa. Czy ja wspominałem już, że nienawidzę widzów? Kolejne moje zadanie to ugryźć cebulę. Obrzydliwe, ale proste, bez przedłużania. Zaliczone. I kolejne wyzwanie to jest położyć sobie węża na głowie. Tej sekundarz. Dobra, żeby się nie bał. Ojejku, nie wiem, czy on się da. Mam go, ale boję się, że mi spadnie. A jak spadnie? O nie, zaczepił mi się we włosy, patrzcie. Uż, nie bój się, słoneczko. Franek, zaliczone? Chyba zaliczone, powiedz. Kolejną moją karą będzie ten oto plaster depilujący, który rozgrzewa Klaudia. Ma. Nodze, oczywiście. Nie chcę tego robić, nienawidzę was, widzowie. Ale sarenka. No Klaudia, źle przyczepiła. Dobrze, tam co najwięcej włosów. Poczekaj! Na co mam czekać? Poczekaj! Ej, widzowie, patrzcie na to! Nie chcę już robić tego odcinka! Lecimy do kary Klaudii tym razem. Kolejnym zadaniem Klaudii będzie wypicie obrzydliwego shota. Składniki: przecier pomidorowy, mleko, miód, sos hamburgerowy, cytryna, pomidory i jajko. A to wszystko zblendowane ze sobą. A, wasze zdrowie! Nie będę przedłużać, zróbmy to, prawda? Przecież to nie jest nic strasznego. Są same pyszne składniki, w końcu są z mojej lodówki, czyli ja je lubię. Poszło, poszło. Słuchajcie, myślałam, że będzie gorzej, ale dobrze, że tutaj był pomidor i miód, bo najbardziej to czuję. I jajko, teraz jajko czuję na języku. Kolejna kara to zimny prysznic. Że jest zimny, udowodnię wam tym, że... Zobaczcie, odkręcam ciepłą wodę. Ona po prostu nie leci. Mamy zakręconą ciepłą wodę na ten challenge. Uwaga, najzimniejszy prysznic w moim życiu. 3, 2, 1... Skurcz! Skurcz! Miód!
Wystarczy? Jeszcze raz! Boże! Skurcz! No już, już, już! Mam skurcz w parku. Ja już kiedyś miałam tę karę, czyli zjedzenie surowego jajka. Nie należy to do najprzyjemniejszych, jednak za dzieciaka często jadłam surowe jajka. To brzmi źle, ale tak było. Teraz już nie przychodzi mi to tak łatwo. Jezu, naprawdę jest surowe. Zaliczam i leć, leć, leć. Myślę, że to zadanie trzeba zaliczyć. Klaudia w kiblu, lecimy dalej. Widzicie gumki recepturki na mojej ręce? Nie bez powodu, ponieważ jeden z was napisał, że mam strzelić sobie 10 razy z gumek recepturek. Raz. Ło, nie spodziewałem się. Dwa. Kurczę. Trzy. Cztery. Ale mocno, ale dlaczego? Dziewięć. Dlaczego ty tak mocno to naprężasz? No bo jak kara to kara. 10! Ała! Ale masz łapkę czerwoną. Ale ta ręka wygląda. Co mam powiedzieć? Kara ciężka, nienawidzę was, ale życia nie tracę. Lecimy dalej. Myślicie, że zjedzenie cytryny to nic trudnego? Tak, to byłoby nic trudnego, gdybym lubiła kwaśny. Bardziej niż ostro nienawidzę kwaśnego i muszę zjeść całe to, co mam oskrobane. Żyjesz? Poszło, poszło. O Jezu, nie mogę się ogarnąć, mój organizm był gotowy na to. Przeobrzydliwe, popłakałam się. Kolejna kara to pianka do golenia na twarz. Lecę! Jestem gotowy. Jesteś Mikołajem. Jo. Mam was dość, widzowie. Kolejna moja kara to wypicie szota oleju, więc robię to. Zaraz. Nie wymiotuj. O Jezu, ale mi idzie do brzucha. No i kolejny challenge. Oczywiście Ice Bucket Challenge. Jesteście złośliwi. Robiłem to milion razy i za każdym razem tak samo boli. 3, 2, 1, hop! Powtórka, ewidentnie. Idziemy do domu. Kolejne wyzwanie. O! Pamiętacie, jak jadłam cytrynę, której nienawidzę? To patrzcie na to. Będę musiała zjeść toksycznie kwaśnego cukierka. Na pewno już je u nas widzieliście, a jak nie u nas, to na pewno u innych twórców. I zjem, ja myślę, że taki jeden mi tak wykręci buzię, że hit będzie. Jak zjesz go bez skrzywienia przez co najmniej 40 sekund... Ile? To dostajesz stówkę ode mnie. 3, 2, 1, hops. Sprawdzamy, czy się nie krzywi. No co mam powiedzieć, no? Wiedziałem, że to się nie może udać. Ja to muszę zjeść całe? No, do końca. Nie da się. Nie mogę już wypluć? Nie. Już się robi słodki, czyli z zewnątrz był kwaśny. Dobra, już git. Dałem tego samego cukierka moim rodzicom, bo oni nie mają nic z challenge'ami YouTube'owymi wspólnego. Próbujecie? Za ile? Za 5 dych. Pokaż pieniądze. No nie. Ale to trzeba ciupkać. Jest okej. Okay. Brawo! Daj coś brawo! No. No. Niezłe cukiereczki. Dobre. Kolejną karą w dzisiejszym odcinku dla mnie to będzie sos Ghost Pepper. Mam go tyle na łyżeczce, nakładamy go na nachosa i jemy. Zobaczymy, czy przeżyje. Nachos sam w sobie też jest dosyć ostry, więc zobaczymy, jak będzie. Sosik na nachosa, tak on wygląda. I próbujemy. 3, 2, 1. Ło, wow. O, daję. Wytrzymam bez potyki. Chociaż 30 sekund. Daję. Mocno daję ten sos. Jeszcze dzisiaj trochę przede mną ostrych rzeczy, więc muszę odpocząć. Do następnej kary. Kochani, moim zadaniem jest biegnąć do publicznych fontan. Z tej strony akurat ich nie widać, ale muszę to zrobić. Ale jest sobota, jest mnóstwo ludzi. Ja nie wiem, ja chyba nie dam radę. Masakra, jaki wstyd. Mam mokrą w bucie. Mamy
to chyba zaliczona. Jest zimna woda, uciekam, bo strasznie mi wstyd. Totalnie mi wstyd, idźmy już stąd, proszę. Kolejną karą od tego użytkownika jest łyżka pasty do zębów, żeby zjeść. Nie wiem, czy to będzie dobre. 3, 2, 1. O nie, łupnąłem, O nie, widzowie, mamy to! Rogalik stracił życie. Rogalik, jak to się stało, powiedz mi? Lista, odruch wymiotny, patrzcie, aż mam łzy w oczach. Dobra, słuchajcie, kolejny mój challenge. Krzyknąć w miejscu publicznym, zostaw suba, to jest takie głupie. Patryk, ty to powinieneś robić. Ja mam dość, jak biegałam po fontannach. Zostaw suba! Widzowie, po tym odcinku was znienawidzę. Bita śmietana na twarz. Zawsze śmieszę. Mam dosyć. To przynajmniej jest dobre w porównaniu do pianki do golenia. Przysięgam, że mam dość jedzenia w tym odcinku. Przestańcie mnie nękać już. Z nami teraz są mega kwaśne cuksy, które są od tego samego producenta, co cuksy gumy Shock, które można było kupować w sklepiku. No, nie udałaby się chyba ta stylka. O Jezu! Brąd cię kopie, czy co? Ale to pierwsze uderzenie tej kwaśności, no masakra jakaś. Kolejną karą od was będzie pofarbowanie włosów. Ja koloru nie znam, wy pewnie widzicie go za mną, ale robię to. Klaudia, pofarbuj. Witam was w moim salonie fryzjerskim. Tam najpierw zmoczymy ci te włosy. Ty nie wiesz, jaki kolor będziesz miał, co? Nie. Powiem ci, że to... Trochę się boję. W tym momencie Klaudia farbuje mi włosy, a efekt końcowy widzicie już teraz. No i jak wam się podobają moje włosy? Mnie nie do końca, ciężko jest, no ale takie będę przez jakiś czas miał, nie tracę życia i lecimy dalej, no bo co, kary trzeba wykonywać. Słuchajcie, w tym momencie znajdujemy się na myjni bezdotykowej i do Klaudii była kara, żeby się tutaj umyć, a w zasadzie umyję ją ja. Jak się zapatrujesz? Ja nie chcę tego robić, ja chcesz. Chyba odpadam. To jest fajne. Gotowa? W ogóle nie, odejdź dalej. Gotowa? Tak. Joże, zimno! Kamerę mam! W trakcie odcinka każdy z nas miało przygotować jedno ekstremalne zadanie, które będzie mogło zadać przeciwnikowi. Osoba, która wykona zadanie przeciwnika, zyskuje życie, a jeśli nie, traci swoje jedno. Słuchaj, zadanie ode mnie jest takie, że będziesz musiała wziąć pająka na ręce. Nie ma mowy. W życiu za żadne pieniądze świata. Stanów się, możesz zyskać życie i nie stracić. Nie ma takiej możliwości. No nie, nawet sobie tego nie wyobrażam. Wolę stracić życie. No. Twoim wyzwaniem będzie ogolenie głowy na łyso. Przecież dopiero co się przefarbowałem. Muszę pomyśleć, czy ja ufam zawartości czarnej skrzynki, czy ja jej nie ufam. Mam jeszcze jedno życie, raczej wyzwania wszystkie od widzów wykonam. Nie robię tego. Tracę życie. Zostaje mi jedno i walczę do końca. Przysięgam, że ja po prostu mam już dość. Nigdy nie robiłam challenge'u z cynamonem i nie chcę go robić. Po prostu nie chcę go robić. Słuchajcie, Klaudia poległa na cynamon challenge. Chyba nie możemy jej zaliczyć tego zadania, więc ewidentnie traci życie. Ostatnie życie. To nie było nic przyjemnego, ale mogłam to wygrać. Mogłam to wygrać. Otwieram czarną skrzynkę, najpierw dla siebie, potem dla was. Ogórki gruntowe.